Detektyw Łodyga, w czym mogę pomóc? Detektyw Łodygo, Tadzik chce zaklinać śmieci. Musi nam pan pomóc. Zaklinać śmieci? Detektyw Łodyga. Zosia. Tadzik. Amelka. Hubert. Tadzikowi coś nie wychodzi, to zaklinanie. Musi mi pan pomóc. Jakie zaklinanie? Szybko, detektywnie. Odcinek 7. Zaklinacz śmieci. Co tu się dzieje? Co to za bałagan? Mieliśmy posprzątać mieszkanie, a Tadzik zaczął zaklinać śmieci. Zaraz wrócą rodzice, a jemu coś nie wychodzi, to zaklinanie. Tadzik, dlaczego chcesz zaklinać śmieci? Chcę pozaklinać śmieci, żeby nasza planeta nie zachorowała. Mhm. Bo Hubert mówi, że nasza planeta od śmieci zachoruje. I że trzeba planecie pomagać i przemieniać śmieci w nowe rzeczy. No i ja też chciałem pomóc naszej planecie. Jeśli chcesz być zaklinaczem śmieci i pomagać planecie, to musisz je po prostu powkładać do odpowiednich pojemników. Na szkło, plastik i papier. I one wtedy zmienią się na nowe? Zużyte butelki szklane czy plastikowe pojadą do fabryki i zostaną przerobione na nowe naczynia. To się nazywa recykling. Co wy tu wyrabiacie? Mieliście posprzątać. Sam mówiłeś, że od tych śmieci nasza planeta zachoruje. I że śmieci trzeba przemieniać w nowe rzeczy. Mówiłem. Ale mówiłem też, żeby plastikowe butelki powrzucać do kubła na plastik, a szklane do tego na szkło. Zabierajcie się do roboty. Musimy tu szybko posprzątać. Taka góra śmieci to potwornie potworzasta katastrofa. Zaraz wam wszystko wyjaśnię. Jak zmniejszyć górę śmieci? Codziennie wyrzucamy do kosza różne odpadki. Resztki jedzenia, butelki po sokach, zarysowane kartki, stare ubrania czy zniszczone zabawki. To są właśnie śmieci. Nasze śmieci zabierają specjalne samochody, czyli śmieciarki. Śmieciarki wywożą śmieci na wysypisko. To taka ogromna góra śmieci złożona w jednym miejscu. Niektóre śmieci, na przykład plastikowe butelki, foliowe torby czy szklane słoiki, mogą leżeć na wysypisku bardzo długo, ponad 400 lat. Ale nie wszystkie plastikowe butelki, zużyty papier czy puszki muszą trafiać do śmieci. Jeśli wyrzucimy je do specjalnych pojemników, które często stoją przed naszymi domami, to ze szkła można będzie zrobić nowe szklane butelki, z plastiku plastikowe opakowania, a z papieru nowe książki i zeszyty. To jest właśnie recykling. Do niebieskiego śmietnika wkładamy zapisane zeszyty, stare gazety, zarysowane kartki, papierowe torby, pudełka z tektury. Do zielonego śmietnika wrzucamy czyste słoiki i szklane butelki bez nakrętek. Do żółtego śmietnika wkładamy czyste plastikowe butelki, pojemniki po jogurtach, foliowe torby i butelki po szamponach. Pamiętajcie też, żeby nie wyrzucać do śmieci starych baterii. To bardzo szkodliwe dla naszej planety. Zużyte baterie powinny trafiać do specjalnych pojemników. A co zrobimy z tymi rzeczami? Te rzeczy jeszcze się przydadzą, detektywie. Bo Amelka umie robić z różnych odpadków zabawki. Mhm. Zrobiła mi z moka. A może zrobicie jakieś pomysłowe znaczki na pojemniki do segregacji śmieci, które stoją w waszej kuchni? Ja chcę zrobić. Ja też. Zosia, ty robisz znaczek na pojemniki z plastikowymi rzeczami. Ty, Tadzik, na ten z papierem, a ja ten ze szkłem. Mój pojemnik będzie miał papier ożyra. To będzie taki stwór, co zjada papier. A ja sobie kula plastika z plastikową kojoną. A czy wiecie, jak jeszcze
oprócz segregowania można zmniejszyć górę śmieci? Babcia Marylka mówi, żeby zjadać wszystko z talerza, żeby tego nie wyrzucać. Tak, babcia ma rację. A jakiemu babci owoce, to skórki i pestki wyrzucamy na kompost. Mhm. Czyli takie specjalne miejsce w ogrodzie z odpadkami. Mhm. Czego jeszcze nie powinno się wyrzucać do śmieci? Zabawek i książek. Można je oddać innym dzieciom. Mhm. My w szkole wymieniamy się książkami. Mhm. To bardzo dobry pomysł. Zabawki, którymi nie chcecie się już bawić, można oddać innym dzieciom albo wymienić się z kolegami. A co jeszcze można oddawać zamiast wyrzucać? Za małe ubranie można oddawać mniejszym dzieciom. Ja swoje oddałam Zosi. Mhm. Ta-dam! Oto jest mój papierożer! Nie jest za bardzo straszny. Nie? Pamiętajcie, żeby segregować śmieci, czyli wrzucać je do pojemników na papier, plastik i szkło. Wymieniajcie się zabawkami i książkami ze swoimi kolegami, a niepotrzebne ubrania oddajcie innym dzieciom. Zjadajcie wszystko z talerzy, a jeśli macie ogródek, to zapytajcie rodziców, czy jest w nim miejsce, gdzie wyrzuca się obierki z warzyw i owoców. No i koniecznie róbcie swoje własne zabawki z niepotrzebnych opakowań. Pamiętajcie o tym. Do widzenia!